Witam, tu Aristeo. W poprzednim odcinku rozniosłem ostatnią armię. Została mi już do pokonania tylko eskorta tego maga, czarnoksiężnika. A poza tym muszę udać się po zakupy i podnieść to. A, to jednak było. A wyglądało, że to jest gdzieś tutaj. Okej. Aha, i muszę zainwestować te punkty, które pozyskałem drogą awansu. To może będzie najlepiej od tego zacząć. Tak, jako mag. To nie. Też nie. No, ale to by było 4. Aha, to i tak jest z tego. Lepiej tu iść. Zwiększyć ilość. To już mam na maksa, więc nie mogę. Ale mogę. No, to może być mocne. Okej. Ale to już chyba na tym skończy się moja droga rozwojowa. Tu też nie mogę nic już uczynić. Natomiast tu... No to może... Jeden punkt do intelektu. Okej. Tak. Kasa. 9000 z groszami. To może najpierw pójdę jednostki zakupić. Sporo. Tak. Pójdę jeszcze miśka dokupić i trochę węży. Dobra, ale jeszcze... A nie, nie. To ja chciałem jeszcze dać mu szansę ostatnią. Nie, nic nie mogę zmienić. Nie wiem, o co tak naprawdę wchodził. Co takiego złego zrobiłem? Czy może tak miało być? Tak, jeszcze duże zakupy zrobię w tym miejscu. Tak i to. Dobra, i... Ale to nie są zbyt ciekawe rzeczy. No, a na to mam za mało kasy, więc... A tego nie chcę. No to cóż, idziemy powalczyć. A jak są oceniane szanse moje na zwycięstwo? No nie jest zbyt tragicznie, no to cóż. Niech wygra lepszy. Jesteś uparta najemniczko, ale ten upór cię zgubi. Ciebie już zgubiła twoja pewność siebie i zachłanność. Choć jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy. No, ładnie. No już mam 5 węży. Mniej. No i typowa metoda porywania naszych jednostek. To sukuby to potrafią. Na zasadzie wymiany. Tak. Co możemy tutaj zrobić? No, na pewno będziemy ich truli. O, tu ma to sens. No, ale niestety. Nie załatwiło to problemu, ale ja zbieram na szał dla smoka. To ty się tutaj odsuniesz i go dziabniesz.
ty dobijesz gada. Co prawda jeszcze przeżyje, ale w przyszłości już będzie troszkę poharatany. Tutaj też to ma sens, bo aż trzy jednostki oberwą. Co prawda nikogo to nie zabiło, ale... O! Ale mu przylali. To Sukum też potrafi zastosować ten atak przez dwa pola. Czy potrafi ona? O, już możemy szaleć. Najpierw to. Ona chyba nie jest aż taka groźna. Ja bym bardziej zaczął się nimi martwić. Ale kusi mnie, żeby to jajo przywołać, bo miałbym dodatkowe jednostki. A to jest i tak prawdopodobnie ostatnia bitwa. Okej. Teraz ty spróbujesz. O. Pięknie. Tak, czy ty? Nie, ty nie jesteś w stanie mu nic zrobić. Miśki sobie poradzą z nim. Po prostu idź do ataku. Tak, to będzie najlepsze rozwiązanie. Osłonimy się cierniami. Dużą ilością cierni. No i w zasadzie zaczynam pomału przejmować inicjatywę. Mam już więcej jednostek niż wróg. Chyba nie będę tego jaja przywoływał, ponieważ zanim ono coś mi da, to prawdopodobnie tej armii nie będzie już. Lepiej po prostu ją pogromić już tym, co mam. A wcale tak mało nie mam. Lepiej będzie Miśka podesłać. Zawsze to jakaś jednostka bojowa. O, i teraz tak, ty. Trochę ich tutaj wytniesz, wydusisz, wykopiesz. A to może ich troszkę przyśpimy. O, na tego zadziałało. Widocznie ta jest bardziej wyższego poziomu. Ale ci są teraz uśpieni jakby. Dlatego lepiej będzie zaatakować tą jednostkę, a tą zacząć otaczać. A może się uda. Z dystansu. No, mam przewagę. Okej. No i dajmy mu. O. Zobaczymy, co tu było. Niezła kasa. Tak, to tu już
jednostka, ale ja myślę, że to już ta bitwa się kończy. Aha. Oddam. Może uda się ich ubić w tej turze. Problem polega na tym, że większość z moich jednostek jest za daleko co najmniej o jedno pole, tak jak tutaj, miszki. O, ale to może załatwić już sprawę. Przeżył, no nie. O. Piękny elfi cios. Strzała. Zabiła. No. Walka była męcząca. Wyraźnie doprowadziła nas oboje na skraj możliwości. A niech każdy mówi za siebie. Ostatnie zaklęcie, rzucone przez czarnoksiężnika, udało mi się rozproszyć. Potężna energia zbiła mnie wtedy z nóg. Głupia, nie możesz mnie zawrócić, zaczął krzyczeć wściekły czarnoksiężnik. Nikt nie może mnie powstrzymać. Nie zdołał powiedzieć wiele więcej. Najwyraźniej stanął na śliskim albo obrzozowanym kamieniu i pochłonęła go mroczna rozpadlina. Wrzeszczał, a jego głos odbijał się echem. Nie krzycz, pomyślała. To nie spadanie boli najbardziej, ale jego nagły koniec. Myśl, że będę musiała tam skoczyć za nim, nie poprawiała mi nastroju. Ej, to jeszcze nie jest koniec? No to coraz bardziej mnie to zaskakuje. Nic, trzeba będzie udać się na zakupy. Dobrze, że mam trochę kasy. Nic nie ma. Bo gdyby nie to, to nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, żeby się za nim udać. Te węże wykazały swoją przydatność, także uważam, że jest sens inwestować w nie. Miśki też wcale nie są takie złe. Tak, tu jeszcze trochę trzeba będzie dokupić. Aha, tych tutaj nikt nie zginął. Tu jest problem. Że już nie będę mógł mieć więcej. A zrobię może coś takiego, że... Bo mam jednak dużo kasy. Przesunę ich do rezerwy. Najczęściej ginie, o węże, tych przesunę tu i pójdę kupić sporo, a oni tu będą rezerwą, którą w razie czego będę mógł dobierać. Jeszcze 45 jest do kupna. Stronie, stanie się tematem kolejnego odcinka. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego. Trzymajcie się.